pomyłce nie może być mowy. Że chyba większego tu nigdy nie było, choć jednego przedszkole gościło. Więc go przywitajmy i głośno go teraz tutaj przywołajmy. A teraz przed wiosną wystąpią biedronki.
potrafią przepięknie recytować, jest to oprócz tego laurki rysować. My małe pietrunki te z wiosny witamy, a z potarku na niej te laurki mamy. Cały. Nie. Nie. Ale. Żeśmy rysowali. Bardzo dużo szybny się napracowali. Gdy wiosna nastaje i świat się znowu budzi, to cieszą to bardzo zwierzęta i ludzi. I każdy się chyba tutaj z nami zgodzi, że to czas najlepszy, gdy wiosna przychodzi. Brawo, 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 wy też talent macie i na pamięć wiersze takie długie znacie. Dla was też dyplomy mam przygotowane. Jeszcze raz dziękuję, biedronki kochane. Wystąpi tu grupa motyli. Zapraszam na scenę, nie traćmy już chwili. Te nasze motylki są powszechnie znane i niezwykle w tej literaturze. Przed nami jeszcze pszczółki się pokażą, oby tym wystąpić całą zimę marzą. Pięknie wam dziękuję. Pozwólcie, że teraz
przyjaciela wiosny, bo z wami dziś każdy jest bardzo radosny. Już kończy, już nikt nie zaśpiewa, a je posłuchajcie, jak tu szumią pszczoła. Jak brzęczą owady, jak ptaki śpiewają i popatrzcie, jak te kwiaty pięknie wyglądają. Zmienią się barwy, jak wszystko odzywa, nie w każdy wokoło, o wiosna odgrywa. Jeszcze tylko